Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gram TV News, na którego serdecznie zapraszam. Jedziemy. Wczorajszy dzień był bardzo ważny dla miłośników serii Hitman. Na rynku zadebiutowała wyczekiwana kolejna odsłona cyklu, czyli gra Hitman 3. Produkcja stanowi zwieńczenie trylogii World of Assassination, zapoczątkowanej jeszcze w 2016 roku. Tytuł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony dziennikarzy. W momencie przygotowania scenariusza do tego filmu w serwisie Metacritic Trójka może pochwalić się wysoką średnią ocen na poziomie 88 punktów na 100. Recenzenci są zgodni, jeśli chodzi o zalety gry. Chwalona jest przede wszystkim warstwa fabularna, będąca świetnym rozwinięciem historii. Pochwały zbiera również mnogość opcji i swoboda, a także mapy, które zostały bardzo dobrze skonstruowane. Jeśli chodzi o wady, najbardziej obrywało się ostatniej mapie, która jest krytykowana za swoją liniowość oraz krótki czas przejścia. Gdyby jednak podsumować opinię krytyków, Hitman 3 to solidna produkcja, warto po nią sięgnąć, jeśli lubicie ten gatunek, a jeśli należycie do fanów Agenta 47, jest to pozycja obowiązkowa. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, jeden z branżowych insiderów, Tyler McVicker, zaprezentował niedawno szereg informacji na temat gry Fallout New Vegas 2. Według niego produkcja ma zostać ujawniona niedługo, aczkolwiek to nie koniec nowinek. McVicker napisał na swoim Twitterze, że na premierę poczekamy dość długo. Sam uważa, iż kontynuacja New Vegas nie zadobituje wcześniej niż po 2025 roku. Co ciekawe zdaniem insidera, najkrócej, jeśli chodzi o nowe projekty Bethesdy, będziemy czekać na Starfield. Gra ma pojawić się na rynku za rok lub za dwa lata. Co do The Elder Scrolls 6, produkcja ma zadebiutować w 2026 lub 2027 roku, a Fallout 5 nie wcześniej niż w 2030. Gdy z kolei weźmiemy pod uwagę fakt, że według doniesień Fallout New Vegas 2 ma trafić do rąk graczy gdzieś pomiędzy tym wszystkim, istnieje prawdopodobieństwo, że pracą nad projektem zajmuje się inne studio. Oczywiście, zaznaczam, że informacja podana przez Magvikera to jedynie plotki. Niestety. Ale pamiętajmy, że we wszystkich plotkach zawsze gdzieś tam znajduje się ziarno prawdy. A wy jak myślicie? Czy to informacje wyssane z palca? Czy coś w tym jest? Chce wam się tak długo czekać na nowe fallouty? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Deweloperzy ze studia Firaxis Games zaprezentowali kolejne nowości, które w najbliższej przyszłości pojawią się w grze Cywilizacja 6. Przygotowano nową cywilizację Wietnam, a także alternatywnego przywódcę dla Chin oraz Mongolii. Mowa o Kubi hanie Wśród nowości znalazł się także nowy tryb, który skupi się na ekonomicznym aspekcie produkcji, nową dzielnicę oraz dwa budynki Sanktuarium i gaj. Jeśli chodzi o premierę, DLC ma zadebiutować już 28 stycznia. Będzie to przedostatnie rozszerzenie należące do przepustki New Frontier. Ostatni dodatek zadebiutuje z kolei w marcu bieżącego roku. Wiemy już, że wówczas otrzymamy kolejną nową cywilizację oraz przywódcę, a także kolejne tryby gry: nowe cuda świata i mapę. Krótko mówiąc, będzie co robić. Przypomnę jeszcze, że gra zadebiutowała 21 października 2016 roku na PC-ach. Później pojawiła się również na urządzeniach mobilnych z systemem iOS oraz na konsolach Nintendo. Switch, PlayStation 4 i Xbox One. pc wersja Horizon Zero Dawn otrzymała wczoraj aktualizację oznaczoną numerem 1.1. Wraz z udostępnieniem patcha studio Guerrilla Games poinformowało, że kolejne poprawki do przygód Aloy będą pojawiać się rzadziej niż dotychczas. Powód jest oczywisty: deweloperzy chcą w pełni skupić się na pracach nad Horizon Forbidden West, które ma zadebiutować jeszcze w tym roku. I tutaj cytat: Nasz zespół kontynuuje pracę nad naszym nadchodzącym tytułem, czyli Horizon Forbidden West, dlatego. Od tej pory aktualizacje dla Horizon Zero Dawn na PC będą rzadziej publikowane. Koniec cytatu. Co ciekawe, powyższy fragment został już usunięty z komunikatu dewelopera informującego o aktualizacji 1.1. Jednak, jak dobrze wiemy, w internecie nic nie ginie, a oryginalna wiadomość została powielona m.in. przez serwis VGC. Nie wiadomo jednak dlaczego ekipa Gorilla Games zdecydowała się na zmianę pierwotnej wersji wpisu i usunięcie informacji o rzadszych patchach dla Horizon Zero Dawn na PC. Dla przypomnienia, przygody Aloy zadebiutowały na rynku w lutym 2017 roku jako tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4. W sierpniu ubiegłego roku produkcja... Studia Gorilla Games pojawiła się także na komputerach osobistych. Horizon Forbidden West, które zapowiedziano w czerwcu 2020 roku, zmierza natomiast na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Nadal nie poznaliśmy jednak nawet przybliżonej daty premiery. Studio Creepy Jar poinformowało, że pierwsza część darmowego dodatku do Green Hell o nazwie Spirits of Amazonia, który zapowiedziano we wrześniu ubiegłego roku, trafi do graczy już 28 stycznia. Z okazji premiery wspomnianego rozszerzenia podstawową wersję gry będzie można nabyć na platformie Steam z 30% zniżką. Spirits of Amazonia jest ogromnym projektem, dlatego podzieliliśmy dodatek na trzy części. Do najważniejszych nowości, jakie zaprezentujemy graczom, należą między innymi: większa mapa świata, nowe wątki fabularne czy interakcje z tubylcami. Już w pierwszej części gracze dostaną to, co jest esencją dodatku, czyli nowy system questów i zdobywania reputacji wśród tubylców. Mówi Krzysztof Kwiatek, prezes studia Creepy Jar. W Spirits of Amazonia gracze będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało pierwsze spotkanie głównego bohatera z miejscową ludnością, z którą protagonista będzie chciał się zaprzyjaźnić. Podczas zabawy gracze będą kroczyć nową ścieżką wskazaną przez lokalnego szamana i wykonywać różnego rodzaju legendarne zadania, dzięki którym lepiej poznają historię tubylców. Kolejne części dodatku Spirits of Amazonia mają zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Prezes studia Creepy Jar podkreśla, że głównym zadaniem rozszerzenia jest odświeżenie tytułu i przyciągnięcie do niego nowych graczy. Przypomnę, że Green dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsoli Nintendo Switch. Deweloperzy pracują również nad wersją na PlayStation 4 i Xboxa One. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wspierajcie nas, łapką w górę, żeby poprawić zasięgi. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.